Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Dzisiaj pokażę kilka krótkich filmików nagranych przez innego Amerykanina, który mówi po polsku. A spotkałem go w Polsce parę lat temu, a nazywa się Tami, ale pozwolę mu przedstawić się. Cześć, nazywam się Tami Holt i pochodzę ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie z Teksasu. Pewnie słyszeliście coś o Teksasie, że na przykład ludzie tam się jeżdżą konno i że wszyscy ubierają się w kapelusze kaubojskim. Ale prawda jest taka, że Teksas jest bardzo nowoczesnym stanem. Ale w każdym razie przeprowadziłem się do Polski jakieś 10 lat temu. I mieszkam w Polsce od tej pory. Mieszkam akurat teraz, mieszkam w Krakowie z rodziną. Ale też mieszkałem we Wrocławiu i w Kielcach w Polsce. Zacząłem się uczyć polskiego, jak przeprowadziłem się 10 lat temu. Miałem wtedy 24 lat i przed tym nawet jednego słowa po polsku nie znałem. To znaczy, że zacząłem się uczyć języka polskiego jako dorosły. Też pracuję jako nauczyciel w Polsce przez 10 lat. Więc ja trochę znam, trochę się dowiedziałem się o nauce języków. Poznałem Tomego w Polsce na kursie dla nauczycieli języka angielskiego, a konkretnie to był Kelta. Ten kurs jest oparty przeważnie o praktyką pedagogiczną. Od pierwszego dnia uczysz prawdziwych uczniów w grupach od 15 do 20 osób, jak inni nauczyciele i instruktorzy oglądają. I potem rozmawiacie o tym, jak wyszło, co możesz robić lepiej i tak dalej. Tami był jednym z tych instruktorów. To znaczy, że był nauczycielem dla nauczycieli. I też miałem szansę widzieć, jak sam uczy angielskiego. I muszę się przyznać, że Tami jest jednym z najlepszych nauczycieli, którego kiedykolwiek miałem zaszczyt widzieć. I poza tym jest bardzo miłą i inteligentną osobą. Po tym kursie trzymaliśmy się w kontakcie. Planowaliśmy przygotowywać się do egzaminu języka polskiego razem. Ale tak się zdarzyło, że wyjechałem z Polski zanim mogliśmy zacząć. Ale Tami kilka miesięcy temu otworzył własną szkołę językową. Napisałem o tym już w moim blogu, ale teraz pozwolę mu samemu opowiadać o tym. Pracując jako nauczyciel i ucząc się języka polskiego, dowiedziałem się, że są duże możliwości do nauki języków przez internet. Ale też dowiedziałem się, że dużo tradycyjnych szkół nie używają z tych możliwości. Dlatego razem ze żoną Kasią, która też jest nauczycielką, otworzyliśmy nową szkołę, która jest inna od wszystkich w Polsce. Chcieliśmy otworzyć szkołę online. Jeżeli jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszam na naszego Facebooka lub na naszą stronę goenglishgo.com. Dziękuję i do zobaczenia. To wszystko na dzisiaj. Jest link w opisie do szkoły Tomego razem z linkiem do mojego artykułu. Jeśli macie jakieś pytania do Tomego, proszę napiszcie w komentarzy. I dziękuję za uwagę. Do widzenia.